Dzień dobry. Dzisiaj działamy nad balkonem Kasi. Jest to fajna, duża, pusta przestrzeń. Także dla mnie bardzo inspirująca, jeśli chodzi o aranżację. Dla mnie inspirująca pod tym względem, że mamy obok przyległy lasek, zagajnik. Także co, lecimy działać nad tym balkonem, a dla Was mamy super konkurs, także czekajcie i oglądajcie uważnie. Jesteśmy u Kasi na balkonie. Zgłosiłaś tę przestrzeń, bo? Bo naprawdę wymaga zaaranżowania. Jest duża i ma ładny widok i to w sumie wszystko. Jest pusta, tak? Tak. Właściwie... Niedokończona. Niedokończona, poza dwoma krzesełkami i rzeczywiście z super widokiem to... A, jednym połamanym, okej, czyli się nie nadaje. To za wiele nie ma. A jakie masz oczekiwania? Chciałabym, żeby to było bardziej przytulnie na pewno i żeby było bardziej intymnie, bo mam sąsiadów po dwóch stronach. Mm-hmm. No i żeby było bardziej kolorowe, jakieś kwiaty. Tak, pojawi się dużo gronic, dużo kolorowych, kwitnących kwiatów. No i kolorystycznie tutaj postaramy się wtopić w ten las? W las, tak, i połączymy z bryłą budynku kolorem. No to super, a poza tym oczywiście będzie podłoga, bo na razie mamy tylko beton, a będzie deska kompozytowa, Jareczku. Będzie. Będzie. Dodatkowo będą meble, które będą działać, nie będą połamane, tylko będą wygodne i przytulne. Będzie sporo dodatków, będą lampiony, kocyki, poduszki. Także mam nadzieję, że też będzie przytulnie. Ja też mam nadzieję. Dobrze? Tak, bardzo dobrze. Dobra, to zapraszamy do pracy, słuchajcie. A jeśli chcecie poznać koszty poszczególnych elementów aranżacji, to poczekajcie do końca odcinka. Zbliża się sezon ogrodowy, jesteśmy w markecie, jest tutaj masa mebli, narożników, sof, foteli. Jeśli chcecie zobaczyć jeszcze więcej propozycji, można skorzystać z infokiosku. I tutaj mamy meble wypoczynkowe, są pufy, fotele z technoratanu. Przez to, że mamy całkiem spory balkon, wybierzemy sofę, czyli coś miękkiego, przytulnego. Mnie podoba się taka opcja, czyli sofa Yorktown. Myślę, że będzie tam super pasować. Bierzemy. To, co jest fajne, możecie zamówić mebel w markecie z dostawą do domu. Także szybko i przyjemnie. Kasia, chodź. Mhm. Będziemy mierzyć sobie, pomierzymy. Zrobimy sobie tutaj taki odstęp, taką dylatację, żeby było wszędzie równo. Na sucho sobie złapię. I mierzymy. Tu do mnie chodź bliżej. Dobrze. O, tak. I 40. 40 mhm. Z tamtej strony. Do brzega. Mamy? Nie bardzo, zaraz. Miśka, nie jesteś tu potrzebna. Okej, już. I ostatnią będziemy mieli tutaj. Kasiu, tak, legary mamy rozmierzone, przykręcone. Tak. Czas na... Deski. Na deski. I co, wystawiamy, robimy taki duży okap tam na dół, czy docinamy? Nie no, chyba docinamy. Nie no, wypadałoby raczej dociąć. Okay. No dobrze, to musimy sobie rozmierzyć. Mhm. Jakbyś mi podała to takie urządzenie, które za tobą stoi. To. Dobra. To jest taki nasz, powiedzmy, linkiel. No nawet okay. Nie powiedzmy, tylko jest. I tak, zaczniemy z tej, od tej deski, a później tutaj to pod kątem to sobie wszystko... Przytniemy. Wszystko przytniemy, dotniemy. Dobrze. Dobra, to tak. Miarka? Miarka i ołówek. Jest. 13, bo jeszcze później pójdzie taka zaślepka zakończenia, okay. Wiesz? No dobrze. A zaślepka, czyli 13. 13. Ścinamy z każdej. Dobra, i teraz tak. Tylko krótka instrukcja. Tutaj tą do góry, tą i musisz ten guziczek na górze wcisnąć i nigdzie więcej rąk nie wkładasz. Bardzo dobrze. Jest dobrze. Dobra. Gra muzyka. No dobra. Zobaczmy, czy jest ok. Nie, no myślę, że jest spoko. Zobacz, wyjrzyj. Tutaj ta część będzie dobrze. Bardzo dobrze. Będziemy super. Musieli jeszcze ten mech później oczyścić, ale to... Ale to już zrobimy później. Dobra. Jeżeli chcecie się dowiedzieć bardziej szczegółowo o kładzeniu deski kompozytowej tarasowej, kliknijcie w kartę i zapraszam na kanał Samo się nie zrobi. Moi drodzy, zaczynamy wyzwanie, zadanie.
Mamy tutaj puszeczki. Jak myślicie, do czego one będą nam służyć? Zgadujemy. Na doniczkę. O! Nie, będziemy do nich strzelać. Mamy wiatrówkę. Nie, i też nie. Na wodę z rynny? Przydatne, ale też nie. Będziemy z tego robić lampiony. I to jest nasza podstawa. Co, nie podoba ci się? Poczekaj do końca. Nic nie mówię. Będziemy robić lampiony i do tego posłużymy się jeszcze wiertarką, wkrętarką. I będziemy robić otwory. I każdy z was może wymyślić sobie swój wzór, zaprojektować go, narysować na puszce i później wykonać otwory. Na końcu wkładamy świeczuszkę i będzie efekt wow, mam nadzieję. Zobaczymy, kto wymyśli najlepszy otwór i kto sobie poradzi najlepiej. Wow. Także proszę się czyli co? Podzielić puszkami i rysować. Okej, okay, tutaj fajnie tworzycie, a na końcu ja razem z widzami będziemy oceniać, kto zrobił najfajniejszy wzór i lampion. Daj łapkę w górę. Naprawdę? To Jarek, już ma być. To musi ci teraz wyjść. Otwory w lampionach są już gotowe. Mnie jest bardzo ciężko podjąć decyzję, który jest najlepszy. Tutaj determinacja Jarka naprawdę przeważyła, myślę, że takie mocne 2 na 10 tu będzie zdecydowanie. Dla dziewczyn po szóstce, ale tutaj zaraz zobaczycie efekt końcowy, jak to wyszło i dajcie znać w ankiecie, który lampion według was jest najładniejszy i najfajniejszy. Jareczku, jak idzie? O, przyszłaś do pomocy? Dobrze tak. Idzie. Migiem? Elegancko, migusiem. Szybciutko. Legary mamy położone, zobacz już ile zrobiliśmy. Tam sobie dotniemy tylko no właśnie. Skosy, bo tam będzie więcej zabawy. Przy skosach, no tak, ale i tak idzie bardzo szybko. I tak. Deska kompozytowa właśnie ma to w sobie, że możemy ją szybko zamontować, że jest odporna na warunki atmosferyczne, nie musimy się martwić o impregnację. Dodatkowo ona ma w sobie takie ryflowanie, przez co jest też antypoślizgowa, więc jest bezpieczniejsza. I to jest jedna z opcji, jeśli chodzi o balkony czy tarasy. Inną opcją jest na przykład drewno naturalne, tylko w tym wypadku już trzeba pamiętać o tej impregnacji. Tak 2 razy do roku albo raz do roku, w zależności od tego, jakie jest drewno. A kolejną opcją mogą być też płytki. Płytki muszą być przystosowane do zewnętrznych warunków, czyli muszą być antypoślizgowe i mrozoodporne. Ale to zajmuje więcej czasu, jeśli chodzi dużo więcej, dużo więcej. Deska, moment, tak? Moment, więc możemy się uwinąć w jeden dzień z tym. No właśnie. Dajcie znać w komentarzach, czy wam też się podoba takie rozwiązanie, czyli deska kompozytowa, czy może wybralibyście coś innego. Na początku odcinka wspomniałam o konkursie. Do wygrania są karty podarunkowe do OBI o wartości 250 zł. Co zrobić, aby wziąć w nim udział? Wystarczy w komentarzu wskazać produkt, który jest wymarzony na wasz balkon w tym sezonie, napisać, dlaczego akurat właśnie marzycie o tym produkcie. Szczegóły konkursu znajdują się w opisie pod odcinkiem. Nie zapominajcie obserwować swoich komentarzy, ponieważ to właśnie tam poinformujemy was o wygranej. Ania, a te po tej drugiej stronie? Po tej drugiej czy koło tamtej, jak myślisz? Tutaj, tak. Tu, nie? I finał, mamy finał. Jak jest, Kasia? Bardzo fajnie, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Co ci się podoba najbardziej? Kanapa. Mam nadzieję, że spędzę tutaj bardzo dużo czasu. Naprawdę. A ja myślałem, że podłoga. Po podłodze też będę dużo chodzić, na pewno. Na pewno będzie używana podłoga, tak. Jarek. No, raczej. Nie da się tego pominąć, czyli podoba się sofa, ale oprócz tego tam po drugiej stronie są jeszcze foteliki. Tak, to będzie kącik herbaciany, myślę. No właśnie. Tak. A meble są też bardzo lekkie, więc w razie czego możesz sobie je przestawić, możesz, jak będzie, wiesz, więcej osób, można je zawsze zaaranżować troszeczkę po swojemu. Poza tym jest mnóstwo donic i roślin pięknych. W donicach pojawiły się rośliny zimozielone, kwitnące, takie, które również zakwitną latem. I myślę, że będą uprzyjemniały ci chwilę spędzane na tak. balkonie. Będą się fajnie komponować z tym lasem, który też jeszcze potrzebuje chwilkę, żeby się zrobiło zielono. Chwilkę.
Tak. Na moment. Poza tym masz też trochę oświetlenia, bo są dwie lampki, które Jarek tutaj cudownie... Tak, bardzo mi się podoba wasz pomysł. Połączył. Naprawdę. Wykonanie ekstra. Zmodyfikowałem. Tak, dałeś radę, podjęłeś się wyzwania i sprostałeś jak najbardziej. Poza tym są lampiony ze świeczuszkami, więc wieczorem można fajny klimat uzyskać dzięki temu. Będzie romantycznie. No i przede wszystkim ta podłoga, o której już mówiliśmy. Dziękujemy Ci bardzo, że ja się zaangażowałaś. Naprawdę bardzo dziękuję. A Was zapraszamy do oglądania naszych odcinków w czwartki o 18 i lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, szerujcie. Subskrybujcie nasz kanał. I serduszka, jak się robi serduszka, tak? Dla dziewczyn. No, no ładnie zrobiłeś na pianiku. Tak. Bye, bye.